Witam. Pokażę Wam dzisiaj całe zestawienie inhalatorów, nebulizatorów firmy Intect Medical. Są najróżniejsze, ale pokrótce czym się różnią. Tu mam malutki nebulizator, inhalator firmy o nazwie Mesh, firmy Intect Medical. No i co? Słuchajcie, bierzemy sól fizjologiczną albo leki zapisane przez lekarza, nalewamy tu. Zamykamy klapkę i uruchamiamy. Cichuteńki w działaniu, delikatna mgiełka wyłania się. No i umówmy się, to jest mega przenośny sprzęt, który wszędzie można ze sobą zabrać i dzieci nawet będą chętnie z niego korzystały, bo ponieważ jest lekki i wygodny. To tak. Działa na dwie baterie, dwa paluszki. Słuchajcie, tu mamy inhalator Intect CN04. To takie kompaktowe urządzonko, można go trzymać za rękę. Ma włącznik, przedłużacz, za chwileczkę powiem o nim więcej. Tu mamy takie pingwinowate urządzenie, które będzie na pewno bardzo przyjemne dla dzieci. Pokażę Wam, jak działa. Jest troszkę głośniejszy, ale dzieci, które ciężko znoszą wszelkie zabiegi ku polepszeniu ich zdrowiu, no taki nawilżacz może sprawić, że po prostu usadzimy dziecko na chwilę i ten przyjaciel będzie podawał leki tak ważne przy zapaleniach górnych i dolnych dróg oddechowych, przy alergiach, przy astmie. I myślę, że z przyjemnością maluszek poświęci chwilę, żeby po prostu wyzdrowieć. Następny inhalator to Pileo, też zgrabniutki, z rączką. Zobaczcie, każdy z tych inhalatorów ma takie trzymanie tego przewodu, którym mamy nebulizator, mamy miejsce do podawania leku. Możemy go tutaj tak umiejscowić i higienicznie trzymać. No i największy to jest Velum. Jego ogromnym atutem jest to, że w środku jest po prostu powierzchnia do tego, aby zamknąć te wszystkie części i po prostu one się nie brudzą, muszę mocniej to zwinąć, one się nie brudzą, są zamknięte w pojemniku specjalnym. Tak, i mamy sobie takie urządzonko malutkie, wygodne, a higieniczne wszystkie rzeczy są w środku. A teraz trochę więcej o każdym z nich. Inhalator Intect Pingwin, kompresorowo-tłokowy, tak wygląda jego opakowanie. Warto je zostawić, bo potem można urządzenie trzymać w tym opakowaniu. Jest oczywiście instrukcja. I co? Mamy dwie maski dla dziecka, taka mniejsza, dla dorosłego taka większa. Możemy używać go z gumką na głowę albo bez gumki na głowę. Okay. Mamy też końcówkę taką, która służy do inhalacji górnych, dolnych dróg oddechowych. W ten sposób go używamy. I największy bajer, słuchajcie, jest smoczek. Jest smoczek, dzięki któremu możemy podać inhalację, znaczy inhalować nawet najmniejsze dziecko, które spokojnie sobie ten smoczek zsie. Mamy też zestaw do wymiany naszego filtra. Proszę bardzo. Tu ukryty ładnie w muszce pingwinka. Jeżeli, nie wiem, wymienia się raz na 30 dni albo po prostu jak zanieczyszczone jest powietrze dookoła i ten filtr się robi taki brudnawy, to trzeba go po prostu wymienić. No i co tutaj jeszcze w tym naszym inhalatorze? No mamy oczywiście przewód, który w ten sposób montujemy. Jest zwykła rurka, więc jakby jest spora odległość, można wygodnie podawać dziecku leki. No i teraz główna część do podawania leku składa się z czterech elementów. Proszę bardzo. Najpierw wkładamy niebieski kapturek, wlewamy lekarstwo. Tu mam akurat sól fizjologiczną. Proszę bardzo. Mamy żółtą końcówkę. Bardzo ważne, żeby te wypustki były na górze, bo inaczej urządzenie nie będzie działało. Wkładamy tutaj w ten wylot i zakręcamy na klasyczny gwint. To jest zrobione. Umieszczamy
tutaj w drugim końcu. No i mamy gotowe urządzenie. No i teraz pytanie, no jakby czy chcemy inhalować górne, dolne drogi oddechowe, czy chcemy górne i dolne naraz na przykład. Są jeszcze końcówki takie do samego nosa, jakby oddzielnie do pupienia. Inhalator przenośny z rączką, no i co? I uruchamiamy. Tak chodzi nasze urządzenie. Trzeba spokojnie odczekać, aż cała zawartość tutaj pojemnika zostanie podana osobie chorej. Inhalator tłokowy Intect CN04. Małe, kompaktowe urządzenie z taką wygodną rączką. Mamy oczywiście przewód powietrza, który uruchamiamy w ten sposób. Tutaj osadzamy go. I podłączamy do nebulizatora. I w ten sposób podłączamy. Ops. Nebulizator w sumie dla mnie jest ciutkę fajniejszy, bo jest bardziej przezroczysty i tu widać podziałkę, widzimy ile wlaliśmy leku. Jest prostszy, bo ma tylko trzy części. No i klasycznie wlewamy lek, zakręcamy. No i wybieramy oczywiście końcówkę, która dla nas jest najwygodniejsza, albo która jest z masek, albo ta końcówka do dolnych dróg oddechowych. No i tak działa urządzenie. To jest łącznik. Jeżeli chodzi o zachowanie czystości urządzenia, już sekundę od... Jeżeli chcemy zrobić sobie przerwę, to też akurat pokażę. Tu mamy w rączce taki uchwyt i higienicznie możemy odłożyć końcówkę. A tu mamy miejsce na wyjęcie naszego filtra. Proszę bardzo. I mamy w zestawie 5 dodatkowych. To są oczywiście akcesoria, które możemy dokupić, jeśli nam się skończą. Inhalator Intect Pileo. Zgrabniutki, też z taką rączką. Dwie końcówki do inhalacji. Smoczek. Przewód powietrza. Nebulizator. Końcówka do wziewów wolnych dróg oddechowych. No i czteroelementowy nebulizator. Pokażę Wam, jak działa urządzenie. Żółty do góry. Ok. Co wyróżnia urządzenie? Tu możemy odłożyć higienicznie końcówkę. Torba. Wygodne, przenośne miejsce na to, aby go schować i zabrać go ze sobą w podróż. I kolejny inhalator Intect to inhalator Velum, kompresorowo-tłokowy. Taki zgrabny, sprytny, z rączką, z miejscem na przechowywanie tych dodatkowych elementów. No i sprytnym podłączeniem kabla. Można schowaniem kabla, można tutaj go ukryć pod spodem. Pokażę Wam, jak działa. Mamy oczywiście dwie maseczki. Mamy przewód powietrza. Mamy oczywiście filtry, które wymieniamy tu w tym miejscu. To pokażę Wam w zbliżeniu. Wystarczy przekręcić i wyjąć. Albo nie wystarczy. O, udało się. Wystarczy wyjąć. Proszę, nie trzeba kręcić. Mamy wkłady zapasowe, 5 wkładów zapasowych. Tu mamy włącznik. No, sam tutaj ustnik, sam nebulizator klasyczny. Taki podobny jak w ostatnich tych modelach, które Wam pokazywałam. Wlewamy
lekarstwo lub sól fizjologiczną. Zakręcamy. Umieszczamy przewód powietrza. Końcówkę i włączamy. Sprytne urządzenie. Podoba mi się to, że można wszystko schować w jednym miejscu. Wtedy pudełko nie jest potrzebne i samo urządzenie po prostu stoi sobie nawet na pionowo, jak schowamy kabel gdzieś w szafce, zajmując nie za dużo miejsca. No i największa rewelacja, mesh ukryty w czarnym etui. Nie wyobrażam sobie wyjazdu na narty, na wakacje bez tego urządzenia, a w domu też jest niezawodny. W środku bardzo zgrabnie ułożone wszystko, jest sam inhalator. Można zmieścić tutaj też leki, na przykład do nebulizacji. Jeden ustnik, dwa ustniki. No i co jest bajerem? To jest ultradźwiękowy nawilżacz. Wlewamy substancję i jest po prostu genialny. Co w nim najbardziej lubię? Jest cichutki. Prawie w ogóle go nie słychać. I dzieci sobie siedzą z nim, łażą z nim po pokoju, bo umówmy się, usadzić je na kanapie jest ciężko przy takiej nebulizacji. I lekarstwo spokojnie można im w ten sposób podać. Myślę, że to jest w obecnych czasach alergii i przeróżnych astm bardzo, bardzo potrzebne urządzenie w domu, które wybierzecie, zależy od Was. Pokazałam Wam pełną gamę produktów, nebulizatorów, inhalatorów firmy Intect.